Siemanko, z tej strony Sermisiek. Witam Was w kolejnym odcinku serii Might & Blade 2 Bannerlord. Bardzo doceniam Wasze zaangażowanie i komentarze, dlatego staram się nagrywać na bieżąco i żeby odcinki wlatywały bardzo często. Co do naszej armii, mamy już troszeczkę teraz wyszkolonego wojska. Wcale to jakoś tak strasznie źle nie wygląda, chociaż borykaliśmy się z różnymi problemami, co zresztą już wiecie. Udało nam się tutaj troszeczkę tą armię odbudować. Musimy wyszkolić ten nasz oddział, żeby był w stanie coś działać. Co do sytuacji, nie jest kolorowo, sami zresztą widzicie, nie wiem dokąd tutaj zaprowadzi ta wojna. No niestety wrogowie jak widzą, że jest jak jest, czyli że po prostu tłukliśmy się tutaj z cesarstwem, no to... Co to za gość z żarów jakiś? Jest tu 5. No i to jest bardzo istotna sprawa, bo mamy teoretycznie armię, ale praktycznie nie jest ona taka mocna. Z drugiej strony, dobra, jedziemy. Dawaj gościa. Dawaj gościa, zobaczymy co on to ma za mocną armię tych żarów. Nie wiem, co za jednostki, co to za gościu. Ale jedno jest pewne, no musimy się dobrze ustawić, tak? Czyli tak, po pierwsze dawać goście tutaj. No i wy idziecie w mur tarcz. Trochę już mamy wreszcie tych archerów. Dobra, archerów możemy ustawić trochę bardziej tutaj z boku. No ja już jestem w dobrym miejscu. Gdzie jest wróg? Dobra. Mają trochę jazdy, trzeba uważać. Ja bym się tą jazdą mógł zająć. Co widzę do nas? To defensywnie się ustawią. A super, nawet fajnie. Rzeka. Cudownie, bo mamy przewagę góry, więc mega fajna sprawa. Okej. Okay. Tak, dobra, i tak, wy już szereg. Dobra, łucznicy teraz. Dobra, tu. Tu. Dobra. Dobrze, nawet w sumie nam to pasuje, bo mają oni ten problem. Macie goście ten problem, że ja sobie tutaj zaraz pięknie, ładnie z was będę strzelać z łuczku i moja armia też. A wy nie macie tylu łuczników. Aha. Pięknie i teraz tak. Tak się walczy jako dowódca i teraz tak, trzeba na pewno celować w ich łuczników, to na 100%. My tego gościa im też można by było zdjąć. Dobra, a wy tak. Ładnie. Ostrzelać ich tam ładnie.
infantry! Zajmijcie dobrą pozycję. O ty dziadu. Gość już nie ma strzału, żeby było śmieszniej. Nie, ostatnią trafisz, gościu, to cię normalnie zabije. Znaczy i tak cię zabije, ale jak mnie nie trafisz. Ja muszę przyspieszyć. Łucznicy, może byście tak poszli i coś powalczyli, czy nie? Czekajcie, ja mam jeszcze dwie strzały, to też pojadę w tych. Gonią tamtych. To dobrze, jak oni gonią. Stali chyba gonić już. O, w mordę, dobra. Chciałem tego łucznika zabić. Tak, pi. Dobra, teraz ja muszę się z nimi pościgać. Dobra, biegną tu moi łucznicy. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra. O, ale ładną armię mieli, piękną, powiem wam. Naprawdę. Uhu. O kurde, ty. Wow. Dobra, w sumie na razie. Strażników karawany mieli, czy jakąś karawanę musieli złapać. Żoga. O kurde. Ładnie. Łomi. My damy ich w ogóle radę zebrać. Nie damy rady wszystkich zebrać. Dobra, iskry nie bierzemy. A żołnierzy wcielić, w sumie można by było tych kupców wcielić, ale nie biorę nikogo. Strażników karawany też nie chcę. Dobra. Nie biorę tych żołnierzy. Chyba, że na razie tych łuczników wezmę w razie W. A potem się ich wywali, ewentualnie wymieni. Dobra, weźmy ich. Wszystkich na razie. A potem się będzie martwić. O kurde. Nie no, ale opłacało się z nimi tu walczyć, powiem wam. Ta bitka to jest naprawdę piękna bitka. Coś będzie fajnego dla mnie. Szatę nawet mogę sobie zrobić. Bierę szatę. Co tam będę? Chodzić jak jakiś ten.
Chciałem przed. Dobra. Miejskie buty dobrej jakości. Pięknie. Aksamit mieli. Co oni tu mieli za rzeczy? Wow. Jakieś fajne rzeczy mieli. Dobra. Bierzemy wszystko. Nie możemy wziąć wszystkiego. Problem. Dobra, to zróbmy tak. Ryby. Walmy jakieś badziewie. Sery nam się mogą przydać. Ale mięska dużo też mamy. Dobra, w sumie konie nam przecież jeszcze zwiększą. I teraz tak. To te widły też weźmiemy, krowę. Owce. Jak to dobrze wyliczymy, to iść nam się wszystko zmieści. Pięknie. Gotowe. Teraz trzeba zajechać gdzieś tego przehandlować, bo mamy tyle rzeczy, że nie dojechać z tym do celu będzie naprawdę problem, ale będziemy mieć pieniędzy. Chyba tyle pieniędzy to myśmy nie widzieli. Ho 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 i ho ho ho. Kontrakt jaki piękny, wow. Posłaniec. 1008. Wow, no oczywiście biorę. Proszę bardzo. Nie no, powiem wam, chyba łód szczęścia w końcu. W końcu się to da chyba szczęście uśmiechnęło. Dobra, i teraz tak. Piękna rekrutacja i co my tu możemy zrobić? Po pierwsze, do twierdzy, do garnizonu. Wyszkolonych łuczników, nie, uzbrojonych kupców. Proszę bardzo. I teraz tak. Pyk. Ale pieniędzy. Teraz możemy aż, nawet można by sobie jakoś towarzysza skombinować. Ale nie ma nikogo, dobra. Ponuro tutaj w tej karczmie, ale dobra. Żołnierzy nie ma, nikogo nie ma. Oho, to jest to. To jest to. Kurde, ale pięknie. Dobra, te konie sobie zostawimy, bo oczywiście nam tu pomogą. A resztę, tak, to do sprzedania, do sprzedania. Tyle nawet mam. A zostawię sobie. Dół, wow. Wełna, jedwab, płótno. Rudy, ale rudy mieli, wow, aksamit, skóra. Nieźle. Coś tu jeszcze macie ciekawego, co by mi się mogło przydać. Owce i krowę, mućkę. No to teraz jest pieniądz, to jest piękny pieniądz. Czy macie ten, ja bym musiał sobie pojechać po drzewo, bo te rudy to sobie możemy na razie, albo nie, w sumie te rudy na razie też tu wypalimy. 4000, no powiem wam tak, wreszcie czuję się jak prawdziwy lord. Jedziemy na pewno werbować. Żarcia mamy w sumie dosyć dużo, zobaczymy czy jeszcze ten, mają jakieś ciekawe żarcie. Bierzemy oczywiście wszystkich. No, grabieżcy teraz to sobie muszą naprawdę uważać. O! Zawarli pokój. I co? Trybut. Wow. Płacą tego trybutu naprawdę sporo.
A tu wojna nadal trwa. O, armie biegają, gdzie się dzieje, ale grabieżców też tu mega dużo biega. O, 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 o. 26, dobrze. Dołączą. Oni mają mocne oddziały, niestety. No, doświadczonych samych mistrzów łuczników. Parys. 15 kawalerii aż. No dobra, ale zobaczymy, bo tak, pyk. Może coś fajnego jest do kupienia, ryby, bardzo tanie ryb, to my mamy w cholerę, ziarno, mamy dużo. Masełko, o, mamy trochę masła, to nie kupujemy i ser, ale drogi, to sera nie. Dobra, i teraz tak. Oni ich złapią, a my wjedziemy na nich. Ha, jak tamten mój oddział, dobra, czekajcie. Mamy jednego legionistę, mamy doświadczonych łuczników, wyszkolonych łuczników, też mamy 11, aż dużo mamy ich. Piechotę, kurde, 24 rekrutów, oni mają mocną armię, ale z drugiej strony mamy luków, oj, nie, dobra. Nie ma co ryzykować. Nie ma co ryzykować, bo... Wiem, jakby się to dla nas pewnie skończyło, oni jeszcze tam sobie wzmacniają tą armię cały czas. Muszę w sumie uważać na nich nawet, żeby było śmieszniej. Bo niby to jest mała armia, ale bardzo mocna z tego, co tam zdążyło mi się zobaczyć. Dobra, mamy rekrutów, nie zawahamy się ich użyć. Ganiamy bandziorków. Tak jak obiecaliśmy, ktoś tu musi zrobić porządek z tymi bandziorkami. Akurat wypadło na nas, dziwna sprawa. Pyk. Super. Już łapiemy tamtych. No i na pewno musimy teraz uważać, bo no jak widzicie, armie wroga nie śpią, czyhają na nas i to dosyć hardkorowo. Bandziorzy porobieni, wysyłamy żołnierzy, cyk, pyk, piękna sprawa. Jeszcze nam zabili, no nie wiem, że zabili, ale dobra. Powiedzmy, że tego nie widziałem. Dobra, pełno tych naszych armii. Teraz zobaczymy, co i gdzie oni tam jadą. Z jednej strony już obiecałem, że tam z armiami nie pojeżdżę, a z drugiej strony, no, można by to było sprawdzić. Chociaż to nie wróży nic dobrego. Dobra. Nie ma. Jedziemy sprawdzić, bo tu nam ostro tam oblegają wszystko. Musimy uważać, bo może tu też jakiś wróg biega, nawet o tym nie wiemy. Jest armia 300 i druga armia 200. Osłabione te nasze armie. Też tu jedzie, widzę. Jakiś wielbłądziarz. Teraz ich dopadnie. A my mu pomożemy. Wyślij żołnierzy, cyk, pięknie. Pięknie, cyk, pyk. Armia 300. No nie wiem, musimy tu wolno pojeździć, bo tak jak mówię, no ta nasza armia nie jest zbytnio mocna, a ci tu znowu chyba przed kimś uciekają, widzę. Albo werbują cały czas ludzi. Nie wiem, no nie jest kolorowo. Chyba czekają na ludzi. Ja wiem, co ja muszę zrobić. Ja mam pewną misję życiową. Ziarno mamy, masełko, o, można dokupić, bo dosyć tanie. A nawet niech będzie sera, im dokupię. Niech znają dobroć pana. I ja wiem, co my musimy zrobić, tylko trzeba by było zobaczyć trasę. Ja już mam pewien plan. Tylko musimy uważać, bo ciągle tu coś grabią. Zamek tam to chyba jest napadany 24 na dobę. Dwie armie jadą.
I armie jadą i trzeba będzie tu na pewno uważać. Jedzie armia. Dobra, chyba tam się tłuką. Albo nie, nie, nie tłuką. Dobra, pięknie. Chodź teraz, gościu. Dobra, dołączymy. Kurde, jest ich tu dużo. Co, ja się muszę zastanowić, czy nie jechać gdzieś tam dalej. Nie, już wiem, że na pewno nie. O, w mordę, znowuśmy się wpakowali. Tam ganiają wszystkie małe nasze oddziały. Ja wiem, czy ja tu nie będę musiał zrobić jakieś przebieżki. Z góry może, co? Czujmy się w górach, karawana. Dobra, nie damy rady z tą karawaną, mocna karawana. Powiem wam, jakie tu armie chodzą, to jest masakra, ale mamy kolejny turniej. Dobra. Biją trochę. To przeszkadza, bo po co ma być dwóch na mnie? Trzeba myśleć. Pięknie. Super. Ile za to obstawienie? Nadal dużo. Kurde, chyba we mnie nikt nie wierzy, bo widzę, że tak to wygląda. Ładnie dostał. Byleby mu jemu w plecy nie walnąć. Dobrze, pięknie. Jestem hardcorem. Ile teraz będzie? O, podwójna stawka też nie jest tak źle. Uff. Ciekawe, czy dam radę utrzymać miano zwycięzcy pojedynków. Piękny legionista. No i ostatnie. Nadal się opłaca. Chyba już się spotkaliśmy. Też gościu bierze udział czynny. Widzę we wszystkich. Jest! O, ale zacięta walka! Wow! Uhoho! Pięknie! Jest sława! Zakłady! Jest moc! Uhoho! I pieniążki się zgadzają. Cudownie! Dobra, kupmy trochę tych stempaków, bo nam powiększą trochę tutaj. O, a ile to ma? Mają większą i mniejszą szybkość. Dobra, to nie kupuję. Te nizinne stępaki możemy kupować w sumie, bo i tak nam się opłaca. A nam tutaj ładnie ten. Ładnie nam powiększają możliwości. I można by było wreszcie ten poziom dodać. Ok. Dwa punkty. Po pierwsze, zarządca. Co ty tu możesz? Noski pioty zdobywają plus 2 PD dziennie. Super sprawa. Garnizonu jest o 5%. Albo. Jeden ochotnik dziennie. Nie. Dobra. Szkoleniowiec. Dobra. Na pewno nam się przyda. Po pierwsze handel, żeby trochę zarobić. A po drugie... A po drugie dodajmy sobie w sumie wreszcie, by można było rozwinąć trochę te jeździectwo. Jeździmy na tym koniu, a nie potrafimy za dobrze. Więc może nam się to przydać.
Dobra, mamy tę armię, pięknie. No i teraz tak. Ilu my tu mamy łuczników? Łucznik. Trochę już ich jest, dobra, żeby nie przesadzić. Żeby też piechota ich osłaniała, bo jak samych łuczników zrobimy, to nie będziemy jak tutaj bronić. No i dobra. I tu byśmy mogli w sumie poczekać. Straciliśmy tutaj te zamki i tak dalej, no ale niestety życie, jak to się mówi. A my tu możemy poczekać. Też nie wiem, czy to jest dobry moment na czekanie, ale okej. Okay. Raczej nie jest. Tu nasze armie jeżdżą. Może kogoś tu spotkamy, żeby nam pomógł. Gorgios grabi. No nie mam jak im pomóc. Pomógłbym tym biednym wieśniaksonom, ale gościu tam jest doświadczony i nie mamy szans go na razie porobić. No, będzie trzeba tutaj teraz się zastanowić. Sami na pewno tego nie porobimy. Więc musimy tutaj się zastanowić, co, gdzie, kto biega, bo może nam ktoś pomoże. Też mają samych pewnie rekrutów, no prawie samych rekrutów, dobra. Tam jakaś armia nasza znowu jedzie bidna, pokrzywdzona, a ten se tu dalej grabi jak nigdy nic. Co, pomoże nam ktoś? Raczej wątpliwym jest, żeby ktoś nam pomógł. Noż w mordę jeża, no sam nie dam rady cię gościu porobić. No. On już ma strażników jakichś wypasionych i nie wiadomo. Chyba, że armia tu przyjedzie mi pomóc. Chociaż wątpię w to bardzo. Chyba, że armia przyjedzie, ale wątpię. Armia się tu raczej nie śpieszy. Kościół, może ty byś się tu z nami wybrał. Grabieżcy. A oprócz grabieżców kto? Co? Nikt? Jedzie armia. O. Czy armia go będzie chciała przetrzebić, czy nie? To jest dobre pytanie. Co ta armia robi? Chyba, że armia już przed kimś tam ucieka. Oni mają tyle tej armii, że to jest jakaś masakra totalna. I tu w górach zaraz będziemy czekać na naszych przyjaciół. O, w mordę. Zamek jest oblegany. To tam będziemy się ostro tłuc na pewno. Na 100% tam się będą mocno tłuc. Tu jest Beliator. O, w mordełę, ale tam tych grabieżców też widzę ucieka. Dobra, czekajcie, bandytów tam jest w cholerę. No gościu, że nikt tu nie chce im pomóc, to jest jakaś głowa mała. Jari, o, w mordę, to on jest mega mocny, ten gościu jest. Te bandziory uciekają tak przed nim. Widzicie? Myślę, że tu zaraz będzie jakaś znowu armia dziwna. Nasza tu jedzie. Też jest tu. Dogonię tych bandziorków, jestem zbyt wolny niestety. Dobra, nie wiem, czy tam ci triari już tam wjechali. Dobra, mamy poziom. Piękna sprawa. Okej, okay, to. Co my tu jeszcze możemy sobie dać? No dajmy sobie w to łucznictwo, bo raczej będę łuku używać, chociaż się zastanawiam nad bronią miotaną, że mam jednego skilla. Dobra, chyba będę miotać jednak. Ale nie dam sobie na razie tego... Nie damy sobie tego perka. Co nam się tu może mocno przydać jeszcze? Dobra, handel, bo handlujemy dużo. A jednak jako władca trzeba będzie zarobić na ten nasz oddział. Dobra, jedziemy. Ten tu cały czas rekrutuje, a nic jeszcze z tego nie wyszło. Ci już tam palą kolejną wioskę z Kubańcy. Albo już ją spalili. O, jak ja bym miał... O, jest! Belitorku! Co ty tu masz za armię? Rekrutów samych też. Przypał. Pytanie, czy ten Georgios, co on tu ma? Uczników. Triarii w cholerę. Wyszkoloną piechotę. Ten też się wróci.
że pojedzie. Co ty, Tomasz, kościół? Samych rekrutów, łuczników, piechotę też ma trochę, kwitów. Byśmy się tu wszyscy zgrali. To jest szansa. Jest szansa to porobić. Archers! Dobra, gdzie on te wojska tu bierze, gościu? Dobrze, nawalać ich tam ładnie. Pięknie. Dobra, misiaczki, teraz tak. Misiaczki, co wy macie zrobić? Już wam mówię, tak. Dobra, macie ich po prostu rozjechać. Dobra, my sobie staniemy z łukiem. Muszę się stąd ewakuować, bo mnie zaraz porobią. Dla naszych też trzeba. Charge w nich, pomóżcie naszym, bo nie dają rady. A ci triary to są naprawdę mocarze. Tylko zwycięstwo, Tirmiśki, tylko zwycięstwo. Wyrzynamy w pień, żeby wiedzieli, że nie ma litości, że cesarstwo jest tylko jedno. Wow, 44%. Ho, ho, ho. O, co to za jakiś włócznik, ochotnik z wioski, nie chcę ich. Wow. Wow. Ładne adwency. To jest coś pięknego, coś wspaniałego. Ale bitka też nam się udała, nie powiem, że nie. Uch. Oho, 200, 200. Pyk, cyk, pyk. A ja mogę tego wierzchowca sobie wziąć, ale nie, ma gorszą. Tarcza. 320, bierę ją. O, teraz to już jestem prawdziwy wojak.
Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Chyba już za bardzo nic. Dobra. Pięknie. Pyk. I wioska uratowana. I mamy ładnych więźniów. Piękna sprawa. Cudowna bitka. Oczywiście sam bym nie dał rady na 100%. To nawet chyba nie ma co mówić. Dobra, a my sprzedajemy tak. Tego. 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 Te sobie zostawimy. Sarski rumak. No, 3000 drogą nie chodzą na pewno. Pięknie. Wszystkich żołnierzy. Nawet im kupię żarcia za to, że tak dobrze walczą. Powiem wam, postanowiłem w końcu docenić moje wojska za to, że tak pięknie, ładnie ten walczą. To wam powiem tylko tyle, że weźmiemy i... O, w ogóle zobaczmy, co tu mamy. Dwa przeszywające obrażenia. Strzały za tysiaka. Oj, drogie. 3! 21. 24, 3 za 2600. Dobra, już tyle strzelam. 3. 3 i 32. Uhuhu. 4, 23, 4. Za 6 kółek. Oj, to już jest drogie. Ale z drugiej strony takie piękne strzały. 4 i 23 aż w pakiecie. 3, 32. Lepiej mieć więcej niż mniej. Inwestycja. 5 koła, wow. Dużo, ale dobra. Czego się nie robi? Miałem jeszcze w wojsku żarcie kupić. Ziarna macie dużo. Rybek macie dużo. Masełko w gratisie mają dużo nawet. Sera, ser za ile tu jest ser? Ale drogi, nie, to dobra. Mięsa wam dokupię, oliwek. Winogrona wam mogę kupić, bo mnie nawet dobrze wychodzą. Pyk. O. Chcieliśmy zapłacić, ale nie takie rzeczy się robiło. Bandziory. Teraz się bandziorów pozbędziemy w ładny sposób. Pyk. Pięknie. I wyślij żołnierzy. Pyk. Biorę tych wszystkich jeńców, bo trzeba ich tu będzie sprzedać. Tu 17 bandziorów jeszcze. Belitor uwielbia chyba tą wioskę. Nie wiem, czy on tu nie jest właścicielem tego Lenna, bo co chwila tutaj chodzi. O, coś pięknego. Czyżby znowu turniej? Wow. Nie no, jak ja to wygram, to będę naprawdę pięknie zadowolony, chociaż zaczynam się obawiać, jak jest taka duża stawka, że mogę nie podołać. No, solo dwóch. Jest! Nie, myślałem, że nie dam rady. Jeszcze patrząc na moje hapsy, to coraz bardziej się obawiam, że nie dam rady. Trochę lipa, bo dwóch na dwóch. Dobra, ja ich biorę na siebie. Dobra, nie no, powiem wam, że naprawdę jest hardkorowo, jeden błąd. I co, i trafię na jakiegoś lorda. Dobra.
Lordzie, lordzie, mój kochany, ale masz equipment fajny. Ale nie potrafisz się w ogóle tłuc. Twoi żołnierze byli lepsi. Jest! Ho! Nie no, to jest piękna sprawa. Cudownie, ale to już kij z tym. I jak nie wiecie, co się liczy, to liczy się szacuneczek. Piękne rękawice, no szpojem wam teraz, to aż się błyszczę, tylko jest mały problem. Wyglądam, tak szczerze, jak wieśniak, który zawinął komuś rękawice. Jakbym jakiemuś lordowi ukradł gdzieś tam rękawice. No cóż, no nie zawsze jest kolorowo. Okej, można sobie pięknie kupić. Konie stepowe też wcale nie są złe. Może też nawet je, albo pustynne, w sumie szybkość mają fajną, zwrotność małą, ale zwrotność nam w ogóle jest potrzebna. Nie no, dobra, jak rzucimy w nie zimne stempaki. Albo nie, w sumie jak to jest szybsze, 54, aż mają pustynne konie. Dobra, róbmy tak, pyk. I pustynne konie kupujmy. I stepowe też w sumie można. Nie, one mają mało szybkości. Dobra. Pustynne konie, pyk. Super sprawa, piękna. Co wam mogę powiedzieć? Tym oto miłym akcentem kończymy ten odcinek. Jak widzicie, wiele się dzieje. Moja armia już jest coraz silniejsza. Coraz lepiej to wszystko wygląda. I jeszcze na zakończenie to weźmy sobie tutaj pięknie, ładnie. Sprzedajmy tych bandziorów, żeby nas tutaj nie obciążali niepotrzebnie. Piękna sprawa, super nam to poszło. Dzięki wielkie za to, że trzymacie za mnie kciuki. Jak widzicie, bitki były poważne, walczyliśmy, troszeczkę zarobiliśmy w końcu. Ładnie to wszystko wyszło, coraz mocniejszy oddział, coraz silniejsze wojsko. No i mam nadzieję, że uda nam się tutaj powalczyć z nimi, bo palą nam wszystko, co tylko się da, więc trzeba będzie pokazać im, co to znaczy moc północnego cesarstwa. Trzymajcie się, pozdrawiam.